Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Dziś znowu zagramy w Mario Worker New Levels. Jesteśmy w świecie trzecim. Ten świat drugi trochę nam problemów przysporzył. Głównie czwarty poziom. Poprzednie poziomy były bardzo łatwe. A tutaj, co się tutaj znajduje? Tu już widzę, że się znajdują te takie liściaste rury. I one, z tego co pamiętam, spadają. Okej. A to nie są liściaste rury, one po prostu są pęknięte. Sorry, ale oglądałem ten gameplay z tego na małym ekraniku i to wyglądało jak liście. Jak wiecie, no to właściwie spadać mogą nawet też zwykłe rury, nie? Więc cóż. Ale te rury miały być tylko w... Znaczy, tak pokazuje mapa, a jak jest naprawdę, no one miały być tylko w tym poziomie. W następnych już nie miało ich być, więc cóż. Jezu. Matko Bosko. Dobra, Te czerwono muszę zabić, nie? Koniecznie. Widzę, że też Mario... Znaczy tutaj jakby w Mario Workerze może wreszcie będzie można połączyć jakoś sensownie te rurki. Bo jednak zawsze jakaś taka szpara była pomiędzy nimi. Jak jedna szła w jedną stronę, a druga w drugą. W sensie przecinały się, nie? Tam prostopadle. Znaczy, teoretycznie oczywiście dało się je zrobić, bo można było własną grafikę wrzucać, ale wiecie, tak żeby ta grafika była po prostu wbudowana. Oh fuck. Żeby ona po prostu była wbudowana w grę. Okej. Okay. Zakończyliśmy ten szalony poziom. No. Był... taki sobie. A teraz... teraz jest poziom podziemny. To będzie dosyć nietypowe podziemie. Takie brązowawe bardziej. Okej. Czyli znowuż to jest, powiedzmy, taki świat... Rurowy bardziej? Tak to można nazwać? Coś w ten deseń, nie? Jezu. No, wzięcie tego życia... jest dosyć ryzykowne. Znaczy, pewnie gdybym je zdobył, to bym automatycznie zginął, nie? Więc na jedno by wyszło. Właściwie nawet gorzej by wyszło, bo bym miał... bym miał... braki w tym... w ekwipunku marianowym, nie? Nie miałbym... większości fajnych rzeczy, takich jak strzelanie. Ale ogólnie podoba mi się ta runda. Jest niby podziemna, ale nie do końca. No, dobrze, że autor tutaj odszedł od takich, powiedzmy, klasycznych światów. To znaczy, ten pierwszy świat był taki klasyczny, nie? Tam zielona trawa i tak dalej. No, ale na przykład już ten, no, nie jest światem nocnym. A jednak bardzo często się zdarzało, że to właśnie... że to właśnie nocny świat był światem trzecim. Fuck. Dobra, ja nie będę tutaj odkrywać, czy coś się gdzieś znajduje. Chcę jak najszybciej to przejść. Poza tym kończy mi się czas. O!
Akurat zdobycie tego życia no nie było trudne. O, dobra, już jest git. Te dwie rundy były wymagające, ale chyba nadal nic nie przebije zamku z 2-4. Okej, co tutaj będzie? Znowuż roślinki i jakieś widzę... tutaj trampoliny. A, fajnie, że zdobyłem to życie. Ale na przyszłość będę wiedział, gdzie tutaj dotrzeć. Wezmę też buraka, ponieważ skoro on się tu znajduje, to chyba po coś jest. Chyba, że to jakaś podpucha, ale no nie wiem. Ej, właśnie, bo on tutaj zrobił tak, że mogę jednocześnie wejść do rury, z której wyszedłem. I mnie to zastanawia, jak to zrobić. Bo trzeba by było nałożyć wtedy... Trzeba by było wtedy nałożyć jakby dwie akcje na siebie. Nie do końca wiem, czy to jest możliwe. Okej. Co się tutaj kryje? A. A już myślałem, że mnie na sam początek wywalili. Troszkę tak, nie? Czyli rozumiem, że to ma być taki jakby labirynt. Coś w ten deseń, tak? O! A to miejsce wygląda nowo. Tak jakbym nigdy w nim nie był. Zaskakująco dużo żyć. Czy to dobrze, czy źle, nie wiem. Fuck. Bądź mądry, gdzie tu iść. Żyć mogę tu mieć nieograniczoną ilość, ale to nie zmienia faktu, że chciałbym tutaj dosyć długo spędzić nad tym poziomem czasu. O, znów na początek mnie wywaliło, fajnie. No nic, jak zginę, to przynajmniej będę wiedział chyba, do których wchodzić, a do których nie. No tu nie bardzo. A no tak, mogę też iść dalej. Jak najbardziej jest taka możliwość. Czy ja tu byłem? Byłem! Dobra, walić. Zginę, bo i tak miałem tam 38 sekund, więc niewiele bym zdziałał. A tak sobie możemy pozbierać życia, prawda? O! Po wzięciu buraka od razu zmieniłem się w buraczanego Mariana. To ciekawe. A. No nic, musimy znaleźć tę właściwą rurę. Może zróbmy po kolei. Czyli tam, gdzie było tych rur dużo, gdzie była ta właśnie zagrodzona murkiem rura, która niestety nie dawała nam niczego pozytywnego. Okej, pierwsza nie. Metodą prób i błędów, co nie? Pierwsza nie. Druga. Do drugiej się nie da. Trzecia. No trzecia też nie.
Nie wiem, czemu ja to zrobiłem. Czemu ja w ogóle skoczyłem tam? No ale dobra, wiemy, że pierwsza, druga i trzecia nie za bardzo. Jak dobrze, że jest ten ukryty poziom. Dzięki niemu można spokojnie nubić. Bez ryzyka. No dobrze, pierwsza, druga, trzecia nie. To teraz idźmy dalej. Teraz mamy tę. Do czwartej nie można. Do piątej też nie można. Tutaj żeśmy się pojawili w tym. Aha. No on mnie chyba nie powinien w sensie pogryźć. Ten. Ta pirania. No. Nie, tam nie wolno skakać. No okej. Czyli tu nie, a tutaj. A tutaj. Też nie bardzo. Wiem, że wcześniej już wchodziłem do niektórych z tych rur, ale naprawdę nie pamiętam do których, więc teraz po prostu trzeba to sobie policzyć. O! No, także widzicie, to po prostu nie można mi dać tylu monet do zbierania, bo to się kończy tak jak się kończy, nie? Się kończy katastrofą. Jezu. No ale nic, wiemy już do jakich rur mniej więcej nie wchodzić. Czy ta zagadka zostanie rozwiązana? Wątpię. Znaczy nie, dobra, może po jakimś czasie na farcie uda mi się odnaleźć to właściwe miejsce, do którego trzeba skoczyć. O, fuck. Tu raczej takiego miejsca nie ma. Tu. No tutaj wychodzę w miejscu, w którym już byłem, więc tak średnio. Tu też się nie da wejść. A no tak, tutaj również jest żyćko. To ja już serio nie wiem. Ewentualnie można tutaj spróbować na przykład wyjść rurą. Znaczy wejść rurą, którą się wyszło. Bo ona też niekoniecznie musi zaprowadzać w to samo miejsce. Ej, to tu mnie jeszcze nie było. A więc to była ta cała zagadka. No nic. Mogłem w troszkę krótszym czasie do tego dotrzeć, ale nie było źle. Zobaczmy teraz, co nam przyniesie zamek w ogóle.
A, dobra, czyli to jest jeden z tych zamków, gdzie trzeba sobie iść cały czas w górę. Jak rozumiem, lawa się będzie podnosić. Albo i nie. Na razie nic się nie podnosi. Fajnie, gdyby tak zostało. Ten żółw chyba nie powinien się znajdować w tym miejscu, ale zdarza się. A, czy jak rozumiem, to jest najwolniejsza platforma, w sensie ta pierwsza. Myk. Oh! I sru. Dobra, chyba tu się nie będzie podwyższać lawa. Na całe szczęście. Już jest i tak wystarczająco trudno. Ej, to już koniec. A, czyli w tym świecie nie ma smoka. Okej. Teraz coś mi świta. Czyli tutaj po prostu sobie przechodzimy zamek i koniec. Także wychodzi na to, że pokonaliśmy świat trzeci. Jeszcze chyba przy jednym posiedzeniu przejdę czwarty świat, żeby było, wiecie, tak pół na pół. Potem sobie usiądę i przejdę może cztery kolejne. Ale na razie na tym sobie zakończę. I do następnego.